O, ładnie przypada. Próbujemy to złowić. Spójrzcie, jaka duża mrówka. Na pierwszy rzut tak, ala larwa na czerwonej główce. Na razie leciutko. Zobaczymy, jak te ryby reagują. Zobaczymy, jaka głębokość zbiornika. Ja podejrzewam, że tu jest płytko. Pierwszy rzut bez ryby, także jest dobrze. O. Ale te kapelony to nie ułatwiają. Ta rybka ma przynajmniej gdzie się tu schować. O, jest pierwsza rybka. Pierwszą rybką do filmu jest okoń, który właśnie spadł. Wypuszczamy i lecimy po następne. Idziemy dalej. Poza jednym okonkiem tu się nic nie wydarzyło. Ale jeszcze tu będę miał możliwość oddać kilka rzutów. To sobie przycupnę. Szukamy dalej. Zdręgusi. Nie wierzę, że tu nie ma żadnych takich rybek. O, jest ryba. No i proszę. O wilku mowa. Pierwsza wzdęga z zarośniętego jeziorka. I poszła. Kolejna wzdęga spadła. Niestety, no malutki haczyk jest i to
to powoduje, że one właśnie się wypinają. No ale lecimy dalej po następną. Dobrze, że są. I są aktywne. O, od razu się robi. Dobra, tu ubrania ustały. Idziemy dalej. Szukać tych większych zdęk. Jeśli tu są takie duże mrówki, no to ja mam tu coś dla wzdęk od pana Dominika. Już wam pokazuję, tylko uwolnię. O, sama spadła. Tu jest. No idź. No ja a propos tej mrówki. No, czy to nie jest imitacja mrówki? Nawet wielkościowo jest podobna. Jeśli tu są takie mrówki, tu próbujemy na mrówkę. O, to taka mrówka. Leci sobie do wody. No i jest ryba na mrówkę. I to jest ładna wzdęga. Na mrówkę. Proszę bardzo. Taki zestawik ląduje do wody. O, ładnie przypadło. Co to? No to już jest, ale to jest chyba płoć. Takie jasne potewki, wrzucę ją do podbieraka, później się sprawdzi. Dokładnie.
kolejny okoń. Nie chce mi się wiązać. No i niestety. O, był. Albo była. I jest. Tym razem coś mniejszego. Ogonek obgryziony, ale próbujemy dalej. O. Nie przeszkadza im to. Spadł albo spadła. O, jest. To jest chyba większy okoń. Nie. To jest większa wzdręga. No, spokój. Taka. Na zjedzony ogonek. Półtora calowej tancie. Półtora, przepraszam, calowej tancie. Ale nie przeszkadza mi to. Otrafiłem fajne miejsce. I tym razem okoń. To rzut, to ryba. Próbujemy dalej. Było. Teraz może pokrótce opowiem, jakim sprzętem łowiłem na tym zarośniętym, leśnym, nowo przeze mnie odkrytym jeziorku. Jest to wędka Sportex od 0,5 do 5 gram. Jest to moja okoniówka tak naprawdę, no ale chciałem zacząć jakąś przygodę z białorybem, z takimi właśnie mikro przynętami. No i udało się coś tam połowić tej białej rybki. Do tego wpięty kołowrotek Ryobi Sauber 2000, pojemność szpuli, plecioneczka 0,35. Nie pamiętam dokładnie, jaki to jest rozmiar, jakiej firmy ta plecionka jest. Dlatego wrzucam wam teraz właśnie przebitkę. Na końcu żyłeczka 0,10 mm, mała agraweczka. No i mikroprzynęty. Zabawa przednia, także polecam każdemu. Dzięki wielkie za oglądanie. Jak się film spodobał, zostaw łapkę, subika. A my już niebawem widzimy się. Mam nadzieję, że może w końcu już na szczupakach. Cześć!